Dzień dobry, witajcie na wyrównaniu wojennym. Jeśli chcecie zagrać w polską grę, podobną do Empires & Puzzles, zainstalujcie Gemstone Legends z linku z opisu filmu lub kodu QR. W bonusie dostaniecie nagrody z grafiki oraz epicką meralię. Zapraszam do gry. Wojenne wyrównanie, wyrównanie wojenne. Bardzo kiepskie, bardzo beznadziejne. Wybaczcie, jeśli mój głos jest trochę inny niż normalnie, ale coś tam się do mnie za gówno przyczepiło. I z tegoż to powodu mogę lekko herklać, chrząkać i inne takie, ale to nieważne. Gdyż ponieważ trzeba robić swoje i atakować Kleopatra. Najlepszy leczak w grze. Ciekawe, kiedy zostanie jakiegoś nerfa. Freja bez kostiumu. Konglacz, mistrz Lepus. Lepus, ślepus. No dobra, ale co my chcemy zrobić? Jakim kolorem my tu chcemy sobie przyatakować? Mam 3 ataki. I no tylko. To przyatakuję sobie tego żółtym. A przyatakuję żółtym, gdyż mogę. Żółty i żółty pójdzie sobie z... No właśnie, z którym? Dano, wrogu jeszcze zobaczmy Freya. No to dajmy sobie tutaj naszą pannę wszystko lubiącą Annabelle. I tymże sposobem spróbujemy przyatakować tego oto Ancymona. No ja se mogę Ancymona, tak, atakować. Dowoli. To bardzo ciekawe. To, co mnie się tu pokazało. No ciekawe, bardzo ciekawe. Pierwsze żółte weszły. Drugie żółte wejdą. Ale potrzebuję ich znacznie więcej. Aha, ja fiolet wziąłem, a nie czerwony. Cholera, chciałem wziąć czerwonego i układam pod czerwonego. A dopiero teraz zauważyłem, że faktycznie mówiłem, że wezmę Annabelle i ją wziąłem. Idziemy niebieskiego, bo chcemy, żeby konglacz nam teraz odpalił. Bardzo byśmy tego chcieli. Dobra, i on odpalił i to jest dobra wiadomość. Niedobra wiadomość jest taka, że odpalił nam także leczyk. I wszystkich wyleczył. No dobra, konglacz zrobił tutaj robotę całkiem dobrą. Na szczęście pójdzie za chwilę oczyszczenie ze wszystkiego. No tylko nie Annabelle. Proszę. No jednak. Co za dół. Żółty mi tu kompletnie nie podszedł. Jakbym wziął czerwony, to by było dużo lepiej. W sensie czerwony lekarz chociażby, już nie mówię. Tu będę musiał uciec zanim odpali mi, no to nie ma co znaczenia, już w sumie widzę, ale zanim odpali mi lekarz. Bo oni zrobili tyle minionów, że ja już tak się przez to nie mam najmniejszej szansy przebić. Właśnie. Kiepściutko. Widzicie to? Jesteś w połowie, bo to mi nigdy nie wychodzi. Za 2 punkty, no pięknie. Ja chyba jeszcze raz sobie pójdę w niego. I jeszcze raz sobie pójdę. Nie, i teraz sobie pójdę kolorem czerwonym, a jak?
Pójdę sobie kolorem czerwonym. Tak sobie pójdę. Źle ustawiłem oddziały, to już zauważyłem, no ale... No dobra, miejmy nadzieję, że czerwony dopasi tak jak przed chwilą. O, teraz z kolei żółty jest zajebisty. A, pięknie. Po prostu pięknie, zajebiście. Raz. Dwa. Dobrze. Trzy. Dobrze. Wyrównanie, świetnie. To my zrobimy teraz raz, dwa, trzy i cztery. Tak czy siak pójdzie elegancko. O. Pięć. Ten mógłby się... Ach, nie walnie się sam, gdyż ponieważ pójdzie wyrównanie. Ale nam to nie przeszkadza. Kompletnie. Mocno wali, owszem, nie mówię, że nie. Ale co z tego? Co z tego, że mocno wali? Dobra, pomściłem się, pomściłem sam się. Tą pierwszą nieudaną walkę. I kto tu jeszcze jest taki gruby? Ten wygląda dobrze. Ale nie wiem, czy ci nie będą trudniejsi. Tak mi się wydaje, że ci będą lekko ździepko trudniejsi do rozwalenia, dlatego właśnie w nich uderzymy. I uderzymy, wypad. I uderzymy to sobie tak. Tak, i tak, i tak. I tu damy sobie świniaczka. I pójdziemy sobie monokolorem. Jak będzie żółty, tak jak w poprzedniej rundzie, to w ogóle w dwóch ruchach go wykończę. Ale podejrzewam, że jak widziałem żółty, to żółtego nie będzie. No i cała prawda o tej grze jest taka, że mam rację. Zaryzykowałem z tym mono. Ale się chyba trochę przestrzeliłem. Trochę. Powiedzieć, że trochę przestrzeliłem, to jak nic nie powiedzieć. To mnie cieszy, to mnie cieszy, to mnie cieszy. Tu mnie oczyściło, co też mnie cieszy. I cieszy mnie, że teraz rozwalę berę właśnie. To też mnie bardzo cieszy. Tu mnie mniej cieszy to, co się teraz wydarzy, ale to już mnie cieszy bardziej. To mnie cieszy mniej. Ale to, że mnie oczyści, mnie cieszy bardziej znowuż. Dobra, wypad z baru. Dobra, to robimy teraz tak. Raz, dwa. Trzy. Cztery, pięć. Tu damy mocne oślepienie na lewo, a właściwie nawet mocne wybicie przeciwnika. Tu damy świnaczkę naszą, która troszkę podleczy nas. Pięknie. A, co to było? Mocno, ale świetnie, że akurat w tego trafiło, to dobrze. No dobra. Ach, tu złą świnię widziałem i to już wiem. Tu złą świnię, bo powinienem wziąć świnię bez kostiumu. Amatorski błąd. O, jeszcze jak tych poustawiał, skurczybyk, no. Tu damy tak. No, oczyszczaj, oczyszczaj. Wypad z baru. Tak i tak. No, świnia jeszcze nie weszła. Pozamiatane! Niech to dunder świśnie. Tak niewiele brakowało. No i tak. Tak niewiele brakowało, żeby go pokonać. A on sobie ich tak ładnie poustawiał. No dobra, zobaczymy. Może w drugiej serii będzie ciut lepiej. Trzeba mieć taką nadzieję. 22 minuty do końca wojny i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby... Aha, właściwie mamy tylko 3 ataki, więc to i tak bez znaczenia tej wojny niestety nie wygramy. Tego się obawiam. No ale dobra, trudno. Zobaczmy, co my tu możemy użyć przeciw
Narastającą siłą wroga nam zostały 4 ataki, a naszemu przeciwnikowi ataku zostało wpyte. W sensie, że chyba ze 14, więc tu w ogóle nie ma opcji, żebyśmy my wygrali. A cały czas nas atakują. O, i powiększają przewagę. Więc zrobimy sobie ataki takie o. I może kogoś pokonamy. O. Przy okazji, przez przypadek. Powiedział mi Tadek, że dobrze by było kogoś pokonać przez przypadek. W ogóle jakby tego nie przemyślałem. Pum. A czy szczonko, tak czy siak, tutaj jest, dobra. To my zrobimy to w taki oto sposób. I zrobimy to w taki sposób, żeby oni się sami zaczęli trochę papirosić. Tu sobie jeszcze wjedziemy. Nie, już użyjemy tego oto. Kurde, belek, no. Myślałem, że ten nie odpali, ale odpalił. Niech go dunder świśnie. Ten dunder. Czymże jest ten dunder, czymże? No to my robimy tak i tak. Jeżeli nam tutaj nie odrodzi, to będzie dobrze. A że on rzadko odradza, to jest szansa pokonać szympansa. No akurat tu nie chciałem, żeby to zeszło. Ale teraz taki podwójny strzał, myślę, że powinien zamknąć robotę. No i się udało pokonać jego mościa. Kogo my tu jeszcze mamy? Co to w ogóle, ponadgryzali wszystkich, a nie podokończali? W ogóle jakaś masakra. A tak. Co nam tu zostało? Fioletowy. I zielony. No dobra. Fioletowy i zielony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Niech i tak będzie, mocium panie. O, ale lecą cały czas 6300, no to my już w ogóle nie mamy najmniejszego cienia szansy na to, żeby tu coś zrobić. Tym bardziej, że nie mamy cienia klocka fioletowego, ani nie mamy cienia klocka zielonego, z którego moglibyśmy coś sensownego tutaj zrobić, ułożyć cokolwiek. Tak postanowili nas tutaj załatwić. No, może teraz wysyp fioletowych? No, wysypem tego nazwać nie można. Niestety. Choć bardzo bym chciał, żeby to był właśnie wysyp. Tu jeszcze spróbujemy tak, a nóż widelec coś poleci dobrego. No jest zieleń, ale to... Teraz jeszcze turbo boost pójdzie do manu przeciwnika. I oczywiście pójdzie po czyszczeniu, no bo jak żeby mogło być inaczej. Ja się nic tu nie wyleczę chyba, jednak przez te krówki, które tam na mnie wiszą. Aha. Tu wejdzie mi fioletowy, dobrze. O, a nawet weszło więcej fioletowego niż się spodziewałem. To jest dobra informacja. I teraz zrobimy tak. Zrobimy tak. Wiem, że zaraz chwilę będzie czyszczenie, ale mam to w kompie. I zrobię tak. Ile on ma? 1215. To nie jestem go w stanie w żaden sposób załatwić. Czy. Pytanie, kogo on nam załatwi, i oby nie załatwił mi fioleta. A, dobra. Nikogo mi nie załatwił, bo nie odpalił. Rewelacja. Na wakacje. To robimy teraz tak. Turbojamek. Robimy tak i tak. Tu jest elegancko. Ten niestety odpala, ale ma mało czerwonego, więc krzywdy mi nie zrobi.
Turbo Johnny tutaj się odpala. No, jest szansa, że nawet zwyciężymy w tym ataku, choć zapowiadało się tak bardzo mocno tragicznie na samym początku. No to kończymy tę zabawę. No, udało się. Zaskoczonym. Fioret wiedział, kiedy przybyć. No dobra, i ostatni atak będzie tutaj. Albo tutaj. No to będzie tutaj. Dobra, dobra, jestem, wróciłem. A skoro wróciłem, to mogę tu coś przyatakować. O, tak bym to sobie zrobił. 15, dokładnie tak bym to sobie zrobił. No i zobaczmy, czy zieleń podpasuje. No coś zieleni tu jest, tu się nie da ukryć. Tu jeszcze jakby wpadł zielony i wpadł. Nie do końca tak jak chciałem. Wolałbym w pionie w pingwina tą zieleń wcisnąć, ale jest okej. Tu wywalimy pingwina, bo Frey nie dam rady tym strzałem, bo ona ma ponad 50%. I patrzymy, co możemy dalej. Możemy zrobić tak. To przecież mamy lekarzyka w takim pięknym kolorze. I możemy zrobić tak. Pięknie. Ale niebieskiego dużo spada. Ho, ho, ho. Freya tu się odpaliła, ale to nam nie przeszkadza, bo my sobie zrobimy to w taki sposób. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. I super oczyszczenie w bardzo dobrym dla mnie momencie. Choć raz. Choć raz. I teraz lecimy tak. Raz. Ajajajajaj. I teraz Freya mi wyłączy niestety konglacza. A nie wyłączyła mi tutaj. Dobrze. No dobra, odpalamy tu. Niestety pani pajęczarka nam tutaj trochę pozamiata. Uuu, ale się pnęła. Niech to du... Jak to mnie mocno walnęło. To mi się nie spodobało, no ale trudno. To robimy teraz w nią. Wypadł z baru. Robimy teraz tak, póki jeszcze siedzą osłabienia na zielonym. I zobaczmy, czy kogoś uda nam się ściągnąć. Czy też nie. A może wszystkich? Hehehehe. Wostok. Ty draniu, oddawaj rower. Słuchajcie, drugi atak. Całkiem niezły, w sensie druga seria. Wszystko weszło, w przeciwieństwie do tego, co robiłem wczoraj. Tam były chyba jeden albo dwa skopszczone. Co tu się w ogóle dzieje? Tak mocno na przodzie jesteśmy tutaj, a tak mocno przegrywamy? Aż jestem zaskoczony. Przeanalizujmy to. Nieprawdopodobny. Góra zdecydowanie nasza, ale tutaj mocno oni. No tak, myślę, że półśrodek będzie znaczący. 243. No i o, bardzo dużo, ale to bardzo dużo poniżej 200 u nas. Kosmos jakiś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Czyli połowa sojuszu ponad 200, czyli wszystko jasne. Niestety. No, co zrobić? Nie zawsze wygrywać można, choćby się chciało. Ale jeszcze 11 minut. A nuż widelec. Nie wiem, Zynga im zresetuje wynik. Poczekajmy. No dobra, spodziewać się tego było można. Wyszło jak wyszło, bez zbędnego przedłużania. Wojna wdupczona. Tu już popatrzyliśmy, co się działo. Ja tylko jeszcze chcę zobaczyć, jak oni mnie tutaj chłechtali. Przybrali mnie na raz, na dwa, czy na 17. Tu na raz. Tu na więcej niż raz. Tu widzę 36, 9, o, 7. Tu przynajmniej 3 razy. A to już bardzo dobrze. Tu na raz. No dobra, nieważne. Wojna wdupczona. Mam nadzieję, że wasza poszła lepiej. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru, miłego południa. Trzymajcie się, cześć.